Zajmiemy się dzisiaj przygotowaniem okowity jabłkowej z naszego wsadu, który przefermentowaliśmy w poprzednim odcinku. Okowita jabłkowa może być nazywana też kalwadosem. Powstaje z przedestylowanego cydru bądź przedestylowanego wina jabłkowego i będziemy to robić z naszego nastawu, który powstał z soku z koncentratu. Sok przelewamy z naczynia fermentacyjnego, my korzystamy akurat z pojemnika stożkowego, więc cały osad zostaje nam na dnie. Spuszczamy tylko klarowny filtrat z góry. W zbiorniku możemy obserwować, jak przebiega proces zlewania takiego wsadu. Całe drożdże i wszystko to, co nie powinno znaleźć się w naszym zbiorniku destylacyjnym, zostaje na dnie zbiornika. W przypadku zbiornika stożkowego można to dość łatwo oddzielić zaworem dolnym i zlać z nadosadu zaworem, który jest z boku stożka. Warto wyjąć cukromierz przed zlewaniem. No, my o tym zapomnieliśmy, co będzie zaraz widoczne i dość problematyczne, ale zarazem bardzo widowiskowe. Nasz wsad ma obecnie 0 BLG, początkowo miał 11, więc ma około 5,5% alkoholu. Dzielimy tą wartość różnicy BLG na pół. Zamykamy zawór spustowy i otwieramy zawór do pojemnika na drożdże. No i właśnie dlatego lepiej wyjąć cukromierz wcześniej. Będziemy przygotowywać naszą okowitę na kolumnie typu premium. Jest to kolumna z systemami LM, VM i OVM. Będziemy korzystać z systemu LM, czyli odbioru cieczy z głowicy. Analogicznie można skorzystać z każdej kolumny rektyfikacyjnej, która jest poprawnie zbudowana. Przy maksymalnym otwarciu zaworka LM, czyli tego z czarnym pokrętłem, mamy możliwość pracy w tak zwanym trybie alembikowym, czyli trybie podstil, gdzie wszystko, co wyprodukuje kocioł, jest odbierane w formie płynu. Przygotowujemy naczynia odbiorcze. Pierwsze 10 to są słoiczki po 40 ml, reszta to są słoiczki po 250 ml. Im bardziej podzielimy nasz odbiór, tym będzie nam łatwiej potem dokonać selekcji. Mamy też przygotowany kieliszek degustacyjny, który pozwala nam na wyłapanie aromatów oraz wodę, żeby rozcieńczyć alkohol w czasie próbowania aromatów. Naczynia odbiorcze warto ponumerować w czasie odbioru, będziemy je przestawiać, w ten sposób będziemy wiedzieli, które było rzeczywiście przed którym, to jest bardzo ważne potem przy selekcji, bardzo pomaga. Warto, żeby marker był odporny na alkohol. Nie będziemy opisywać tutaj złożenia kolumny, ponieważ do każdej z naszych kolumn znajdziecie film instruktażowy, który pokazuje jej złożenie. Tutaj pracujemy z podłączoną chłodnicą OVM, która służy nam tylko jako wejście wody. Potem z tej chłodnicy idzie woda na skraplacz szczytowy. Tak będzie działała każda kolumna. Zawór OVM bądź VM jest zamknięty, czyli ten zawór kulowy nad chłodnicą cały czas jest zamknięty, natomiast z chłodnicy korzystamy jako z przekaźnika wody, bo tam jest po prostu szybko złączka ogrodowa, tam najłatwiej tą wodę podłączyć. Kolumnę podłączamy do prądu, rozgrzewamy ją standardowo. Przy przekroczeniu 60 stopni włączamy wodę chłodzącą. Kolumna będzie się rozgrzewać dość gwałtownie. Najpierw oczywiście przyrośnie nam wartość dolnego termometru, niewiele później termometru umieszczonego na górze i to właśnie ten górny termometr dzisiaj będzie nas interesował, ale też nie będzie naszym termometrem prowadzącym, czyli nie będziemy prowadzić procesu w oparciu o temperaturę, proces będziemy prowadzić w oparciu o smak i aromat naszego destylatu, ponieważ temperatura zależy od ciśnienia, zależy od szeregu czynników, na które nie mamy wpływu. Jeżeli mamy różne wsady prowadzone różnego dnia, temperatura może być różna, dlatego nie ma co się sugerować temperaturami z filmu, to są tylko temperatury poglądowe, chodzi o to, że temperatura na górnym i na dolnym termometrze w czasie procesu w trybie podstil cały czas będzie wzrastała. I ten trend będziemy mogli obserwować, natomiast nie kierujemy się konkretnym wskazaniem, ani nie dążymy do żadnej temperatury. Jak widzicie, w kolumnie jest całe wypełnienie, nie należy wyciągać wypełnienia, nie ma takiej potrzeby. Zawór LM, czyli ten z czarnym pokrętłem, zawór odbioru cieczy jest obecnie zamknięty i przystępujemy do zalania kolumny, czyli pracujemy na pełnej mocy, która jest dostępna, w tym przypadku są to 4 kW i czekamy na pojawienie się wrzącego płynu we wzierniku od dołu. I tutaj widzimy już zalewanie kolumny postępujące od dołu. W tym momencie, kiedy wziernik cały wypełni się płynem, obniżamy moc grzania regulatorem. Idealne ustawienie mocy to takie, w której zalanie oczywiście opada, a centralną rurką, którą widać we wzierniku, czyli rurką powrotu, nie wraca nic lub prawie nic na wypełnienie. No, to, że cośkolwiek będzie z niej kapać, jest zjawiskiem naturalnym. Natomiast staramy ustawić się moc tak, aby ten powrót był jak najmniejszy. Oczywiście kolumny w trybie alembikowym nie stabilizujemy, czyli zaraz po zalaniu otwieramy całkowicie zawór LM. On się może tak dość charakterystycznie szybko zasyfonować, będzie słyszeć takie syczenie, ale to bardzo szybko ustępuje. Za chwilkę będzie słychać ten syk, nie wyciszę go specjalnie. W tym momencie rurka odbioru warto, żeby była już w pierwszym słoiczku. Dzielimy odbiór, zwłaszcza pierwszego przedgonu, bardzo drobno, po 40 ml. I jak słyszycie, właśnie to zasyfonowanie minęło. Już nie wydaje takich dziwnych dźwięków i teraz po prostu pilnujemy, żeby każde 40 ml tego pierwszego 400 przedgonu trafiło do osobnego słoiczka. Jest to bardzo istotne, zwłaszcza w przypadku jabłek, gdzie głównym składnikiem aromatycznym, czyli tym estrem, który odpowiada za smak i zapach zielonego jabłka, jest octan etylu. To jest też główny składnik przedgonu, dlatego jeżeli byśmy odbierali przedgon do większego naczynia, jest ryzyko, że będziemy musieli wylać w całości ten przedgon. Natomiast dzieląc go tak drobno, część z tego przedgonu, ta, która pachnie jabłkiem, ale nie pachnie tymi acetonem i innymi związkami, które nam trochę nie podchodzą, będziemy mogli użyć tylko tego, co jest ok, a resztę wyrzucić. Dzięki temu bardzo ograniczamy straty, co jest szczególnie istotne w przypadku takich małych objętości jak tutaj. Po destylacji otrzymamy bardzo niedużo tego destylatu, niecałe 3 litry. Tym bardziej ważne jest, żeby jak najwięcej go przechować, a jak najmniej odrzucić. Dzieląc urobek na tak drobne porcje, jesteśmy w stanie po prostu zachować go jak najwięcej, czyli jak najwięcej serca dla nas, jak najmniej do następnej destylacji albo do wyrzucenia. Ilość destylacji to jest następne zagadnienie, które w tym miejscu warto poruszyć. Często uważa się, że powinno się prowadzić dwa procesy na destylatorze prostym albo na kolumnie właśnie w trybie alembikowym. Otóż nie jest to najlepszy pomysł, ponieważ każda kolejna destylacja pozbawia nas tych aromatów. Oczywiście można prowadzić dwa procesy wtedy, kiedy mamy bardzo dużo tego wsadu, natomiast w przypadku takich małych objętości lepiej zrobić jeden porządny z uważnym cięciem frakcji i ewentualnie wydobywać te pożądane przez nas aromaty w procesie maturacji, czyli dojrzewania tego destylatu. W tym początkowym etapie, kiedy dużo się dzieje, mamy dużo słoiczków o niewielkiej pojemności, próbowanie na razie sobie zostawiamy na dalszą część, kiedy proces będzie spokojniejszy. Tutaj to dzielenie przebiega co 40 ml. Kiedy zakończymy odbierać te pierwsze 400 ml w 10 naszych pierwszych pojemników, zmienimy już naczynie odbiorcze na pierwszy słoik o pojemności 250 ml. Możemy zaobserwować, że we wzierniku nie ma płynu, nie ma wrzenia, a z rurki powrotu to, co spada, to jest ilość absolutnie minimalna. Temperatura dołu i góry kolumny oczywiście cały czas będzie wzrastała. Przekładamy wężyk do naszego pierwszego naczynia. I tak będziemy prowadzili cały odbiór, czyli co 250 ml zmieniamy naczynie na kolejne. Oczywiście w międzyczasie będziemy próbować ten odbiór. Przy pierwszym słoiku można się spodziewać jeszcze jakichś frakcji przedgonowych, aczkolwiek przy jabłkach akurat może to pachnieć i smakować całkiem dobrze. Proces odbioru destylatów smakowych na kolumnie jest zasadniczo dość dynamiczny. Tutaj tempo odbioru to jest nawet kilka litrów na godzinę, w zależności oczywiście od mocy wsadu i mocy grzania, którą możemy użyć. Nie ma się co przejmować tym, że tu jest dużo pracy, przy tym tak naprawdę po prostu co kilka minut musimy zmienić naczynie odbiorcze. Oczywiście w miarę nauczenia się tego procesu będziemy mogli redukować ilość naczyń. Po obyciu się z tym destylatem będziemy już wiedzieć, ile można odebrać na początku, żeby była to wartość bezpieczna, ile możemy potraktować jako takie duże serce, ale im bardziej to podzielimy, tym jest to łatwiejsze potem w selekcji i osobom początkującym zdecydowanie zalecamy takie drobiazgowe dzielenie, ale i osoby doświadczone mogą z tego korzystać. Tak mniej więcej robimy to w destylarniach, oczywiście w większej skali. W tym momencie warto też wspomnieć o termometrze w kotle. Jeżeli nasz sprzęt jest wyposażony w taki pomiar, można odnieść temperaturę kotła do zawartości alkoholu, która jeszcze się w nim znajduje, dzięki specjalnemu wykresowi, który znajdziecie w instrukcji obsługi. Przy ciśnieniu tak zwanym normalnym prowadzilibyśmy proces do temperatury 100 stopni w kotle. Oczywiście ciśnienie może być różne każdego dnia i trzeba wziąć na to poprawkę. Czasem proces skończymy przy 99 w kotle, a czasem termometr może pokazać nawet 101 czy 102 stopnie. W związku z tym, że odbieramy destylat na podstawie naszego gustu, smaku, zapachu, tego co wydobywa się z destylatora, musimy przeprowadzić próbę aromatyczną. Najlepsze do tego celu są kieliszki zamykane albo kieliszki o kształcie tulipana, do którego najpierw nalewamy odrobinę wody, a następnie nakrapiamy kilka kropel prosto z odbioru albo z aktualnie odbieranego naczynia. Następnie taki kieliszek zamykamy, potrząsamy troszeczkę i wąchamy. W takim rozcieńczeniu najlepiej czujemy aromaty. Nie ma sensu próbowanie ani wąchanie stężonego produktu. Po prostu bardzo niewiele wtedy poczujemy. Przy takim rozcieńczeniu jesteśmy w stanie wyłapać dużo więcej niuansów aromatycznych. Cały czas możemy zaobserwować wzrost temperatur w kolumnie. To, że we wzierniku dalej nie ma żadnego powrotu. Jeżeli powrót jakiś na wypełnienie by następował, czyli tak zwany refluks, mielibyśmy do czynienia z oczyszczaniem tego produktu, czyli mniej aromatów przechodziłoby do odbioru. W kotle temperatura również wzrasta. Obecnie mamy 96,8 stopni. Aby wygodnie przeprowadzać próby aromatyczne, możemy też użyć pipety dostępnej w aptece, możemy użyć zwykłej, najtańszej małej strzykawki 2 lub 5 ml i zawsze postępujemy w ten sam sposób, czyli odrobina wody na dno naczynia, potem kilka kropel albo bezpośrednio z wężyka, albo z naczynia poprzez strzykawkę bądź pipetę, nakraplamy, reszta oczywiście z powrotem do naczynia, potrząsamy i próbujemy. Większą rolę tutaj ma zapach niż smak, ponieważ smak będzie bardzo rozcieńczony przez wodę, natomiast dzięki wodzie z kolei dużo lepiej poczujemy zapach destylatu. Na tym etapie zapach jest bardzo przyjemny, jabłkowy. Cały czas kontrolujemy wyłącznie odbiór, to jak nam wzrastają temperatury, to czy we wzierniku nie widać nadmiernego powrotu, tą środkową rurką, tutaj wszystko jest w normie. Kontrolujemy, jeżeli mamy taką możliwość, oczywiście temperaturę w kotle, obecnie jest 97,5 stopnia. I kontynuujemy odbiór, zapełniając kolejne naczynia. Oczywiście co każde nowe naczynie przeprowadzamy próbę aromatyczną, żeby wiedzieć kiedy ewentualnie skończyć odbiór. Za każdym razem postępujemy w ten sam sposób. Woda, kilka kropel i lekko potrząsamy, wąchamy, ewentualnie próbujemy i w ten sposób decydujemy kiedy zakończymy nasz odbiór. Oczywiście przeprowadzając obliczenia, których wzory dostępne są w instrukcji obsługi, jesteśmy w stanie przewidzieć, ile z danego wsadu otrzymamy alkoholu, więc wiemy, ile naczyń przygotować. Można zawsze zostawić kilka słoików więcej. Jest to szczególnie potrzebne wtedy, kiedy destylujemy wsady na przykład ze słodu jęczmiennego wędzonego torfem, kiedy bardzo dużo tych aromatów wędzonych, fenolowych przechodzi nam do destylatu wtedy, kiedy w zasadzie już skończy się alkohol, czyli teoretycznie przy owocach już byśmy dawno ten proces skończyli, ale dalej odbieramy jakby wodę destylowaną z tymi właśnie fenolami odpowiedzialnymi za smak wędzonki, więc tutaj nie jest zawsze powiedziane, że odbieramy tylko do 100 stopni. Niektóre destylaty wymagają od nas tego, żeby odbierać destylat dalej, mimo tego, że w kotle będziemy mieli już 100 stopni. Na tym etapie nie ma sensu mierzenie zawartości alkoholu alkoholomierzem, ponieważ temperatura destylatu znacząco przekracza temperaturę wzorcowania alkoholomierza, czyli zwykle 20 stopni. Pewnym wyjątkiem jest tutaj korzystanie w czasie odbioru z chłodniczki z papugą, która pozwala na dostosowanie pomiaru do temperatury wzorcowania alkoholomierza. Jeżeli korzystamy z tego udogodnienia, możemy na bieżąco odczytywać moc odbieranego alkoholu. Natomiast w tym przypadku pokażemy, jak zrobić to nie posiadając tego udogodnienia. Oczywiście chłodniczkę z papugą można dokupić do każdej kolumny z naszej oferty. Tutaj skupiamy się na smaku, na aromacie i w ten sposób dzielimy próbki. W momencie, kiedy nasz destylat przestanie wydzielać charakterystyczną woń właściwą dla destylatu owocowego, ten zapach zacznie być nieprzyjemny albo po prostu pozbawiony aromatów owocowych, możemy przygotować się do zakończenia procesu. W tym przypadku jest to 12 słoik, na tym 12 zakończymy odbiór. Destylat już w zasadzie nie pachnie jabłkiem, nie ma żadnych nut owocowych, więc możemy spokojnie wyłączyć kolumnę. W kotle osiągnęliśmy 99 stopni, tego dnia temperatura wyżej już nie wzrośnie. Wynika to po prostu z obniżonego ciśnienia. Wyłączamy obie grzałki, czekamy na ochłodzenie kolumny, zostawiając wodę chłodzącą przez około minutę lub dwie. W tym czasie z odbioru odbierzemy jeszcze kilkanaście kropel destylatu. Przechodzimy do analizy tego, co odebraliśmy. Jest to 12 słoików po 250 ml, 10 słoików z tym pierwszym przedgonem, W tym momencie zostawiamy cały ten odbiór na przynajmniej 24 godziny. W tym czasie nie zakrywamy pojemników, przykrywamy tylko gazą bądź ściereczką, tak żeby dostęp powietrza był swobodny. Chodzi tylko o zabezpieczenie przed owadami. Tutaj spokojnie, nic nam z tego nie odparuje, nie stracimy naszego cennego alkoholu. Natomiast w tym czasie 24 godzin temperatura wyrówna się z temperaturą pokojową. Będziemy mogli więc dokonać pomiaru alkoholomierzem każdej próbki oraz utlenią się te pierwsze związki, których bardzo nie chcemy w naszym destylacie. Po 24 godzinach możemy odkryć nasze pojemniki i przystąpimy teraz do pomiaru alkoholomierzem każdej z próbek, oprócz tych oczywiście pierwszych, ich nie musimy mierzyć, one mają na pewno bardzo wysoki procent. Zaczniemy od słoika numer 1 i tak na każdym słoiku zanotujemy wartość alkoholu, która się w nim znajduje. Mając chłodniczkę z papugą i korzystając z niej w czasie odbioru, możemy to robić na bieżąco, czyli przy każdym słoiku od razu możemy sprawdzić i zapisać, jakie ma stężenie alkoholu w środku. Tutaj temperatura destylatu to już okolice 20 stopni, więc jak najbardziej możemy mierzyć to alkoholomierzem spławikowym. Przelewamy naszą próbkę do naczynia pomiarowego, tutaj menzurka z podstawką, w środku alkoholomierz w zakresie 0,100%. Wlewamy i odczytujemy wynik. Pomiar ten będzie nam potrzebny, jeżeli będziemy destylować taki sam wsad, czyli jeżeli na przykład przefermentowaliśmy 100 litrów soku, następne wsady będziemy mogli już bez próbowania dzielić tylko pod względem zawartości poziomu alkoholu. Dlatego chłodniczka z papugą przydaje się najbardziej, kiedy mamy więcej wsadu niż pojemność jednego zbiornika do destylacji. W tym przypadku mamy odczyt 70% w pierwszym naszym słoiku. Podobnie postępujemy z każdą próbką, najlepiej te wyniki zapisać na słoiku. To już może być marker zmywalny, żebyśmy mogli tych słoików jeszcze raz jeszcze. W tym momencie przystępujemy jeszcze raz do analizy zapachowej. Po 24 godzinach ten destylat będzie pachniał zupełnie inaczej niż na świeżo, prosto z odbioru. Więc tutaj będziemy selekcjonować te próbki, które użyjemy do stworzenia naszego serca, czyli tej części destylatu, którą będziemy chcieli poddać maturacji, czyli starzeniu. Jest to proces dojrzewania destylatu, w którym niektóre aromaty się chowają, niektóre wychodzą na pierwszy plan i destylat najbardziej się zmienia. Proces maturacji może trwać nawet kilka lat. Prowadzony jest albo w beczkach dębowych bądź z innego drewna, albo w naczyniach ze stali kwasoodpornej bądź szkła. Oczywiście podstawą maturacji jest kontakt z tlenem atmosferycznym, więc jeżeli korzystamy z naczyń nieporowatych, czyli z pojemników szklanych bądź kwasoodpornych, a nie korzystamy z naczyń, które umożliwiają wymianę gazową, takie jak kamionki nieszkliwiane czy beczki dębowe, ważne jest, żeby zostawić dużo powietrza w naczyniu. Czyli korzystamy najlepiej z pojemników stożkowych, a jeżeli korzystamy z np. gąsiorów winiarskich szklanych, nalewamy mniej więcej połowę objętości. Wtedy lustro cieczy jest największe i wymiana z tlenem atmosferycznym może zachodzić w największej powierzchni. To jest bardzo korzystne dla destylatu, bo tlen to jest jeden z najważniejszych czynników maturacji. Jeżeli chodzi o dodawanie np. szczapek dębowych, zwykle robi się to wyłącznie, żeby nadać koloru. Objętość destylatu jest niewspółmiernie duża do powierzchni drewna, którą dodajemy w formie szczapek dębowych czy płatków dębowych. Zwykle wyciągamy z nich bardzo szybko kolor, nawet po kilku godzinach ten destylat już ma brązowe, takie herbaciane zabarwienie, natomiast nie ma to w zasadzie nic wspólnego z maturacją, ponieważ podstawą maturacji w beczce jest kontakt z powietrzem, a nie kontakt z drewnem. Ligniny, taniny oczywiście są wypłukiwane, ale w bardzo niedużym stopniu. Jeżeli natomiast chodzi o beczki do maturacji, no to tutaj pierwsza sensowna pojemność na długotrwałe przechowywanie to jest 100-150 litrów. Beczki 20-30 litrowe nadają się tak naprawdę do finiszu, czyli do tego ostatniego momentu, kiedy możemy nadać ostatniego sznytu destylatowi, stosując na przykład beczkę po piwie, po ciekawym miodzie. Natomiast jeżeli chcemy destylat przechowywać miesiące lub lata, no to w takiej małej beczce dojdzie niestety do przedębienia, ponieważ objętość destylatu w stosunku do powierzchni drewna będzie zbyt mała. Destylat będzie taniczny, czyli ściągający, nieprzyjemny, może być taki posmak dębowej deski. Tutaj sprawdzamy w podobny sposób jak przy odbiorze każdą z próbek, czyli woda, kilka kropel, wąchamy i analizujemy to, co nam smakuje. Te, które uważamy za rokujące, odkładamy na bok, te, które uważamy, że jeszcze nie, zostawiamy na kolejne 24 godziny. W tym pierwszym etapie te zmiany postępują naprawdę szybko. Tutaj za najlepsze uznałem pierwsze słoiki od 5 do 10, potem pierwszy do 9 z pominięciem dwójki. Akurat dwójka niespecjalnie dobrze pachniała, ale zostawiam ją na kolejne 24 godziny. Przykrywamy te, których na razie nie wykorzystamy, natomiast resztę możemy wlać do pojemnika zbiorczego. W tym przypadku wykorzystamy znowu zbiornik stożkowy. Tutaj nawet mała objętość płynu ma maksymalnie dużą powierzchnię lustra cieczy. Po prostu wlewamy wszystko, mieszamy razem i zostawiamy. Na jak długo? No to już zależy od naszej cierpliwości oczywiście, im dłużej tym lepiej. Jeżeli w planach mamy umieszczenie naszego dystylatu w beczce dębowej, no to też najpierw musimy przygotować sobie stosowną objętość w innym naczyniu. Nie zalewamy dużej beczki małą objętością, musimy zalać i uruchomić beczkę od razu docelową ilością płynu. Ewentualnie oczywiście może być to powiedzmy 80%, ale ważne, żeby potem w beczce nie zostało jakoś szczególnie dużo wolnego miejsca. Proces maturacji w beczkach dębowych będzie przedstawiony na pewno w naszym innym filmie dotyczącym wyłącznie beczek. Kiedy butelkować? No wtedy, kiedy nam będzie pasował smak destylatu. Musimy co jakiś czas spróbować i oczywiście wtedy, kiedy nas ucieszy, możemy zabutelkować i serwować. Smacznego!